Cześć! Mamy jeszcze jeden dzień właściwie do zagrania u hackingów, a potem idziemy do Lynxów i kończymy turę 11 w Brindleton Bay. I większość z Was pewnie nie widziała mojego podpiętego komentarza pod poprzednim odcinkiem, więc muszę was powiadomić, że nie mam jeszcze teraz aktualizacji tej z pseudopostępem historii, jakby co. Dopiero w następnym odcinku się dowiemy, czy nam coś to popsuje. Brindleton Bay zazwyczaj nagrywam we wtorki, tylko że we wtorki wcześniejszą porą niż są aktualizacje i tak jakoś wychodzi. Na razie starzenie się jest wyłączone, ale jak wejdę do Lęksów, to muszę je włączyć z powrotem. Dobrze by było o tym pamiętać. Teraz już jest prawie 21, także ten drugi dzień nam się tutaj kończy i od jutra jeszcze tylko jeden. Brandt ma trochę mało towarzystwa. Może niech jeszcze weźmie tego... Ojej, ja tu jest ławka! I piesek znalazł. A, tylko oni mieli problem z tym wychodzeniem na spacer. I ktoś mi napisał, że podobno ten problem jest dlatego, że y, z piętra sobie nie radzą z tym. Także wejdźmy może tutaj do przedpokoju, zawołajmy tego psa, tupta do nas. Y, I teraz weź go na krótki spacer. Y, nie sądzę, że to towarzystwo podnosi, ale dobra, niech niech będzie. Zabawę podnosi przynajmniej. No i zadziałało, to najważniejsze. Jest na spacerze i jeszcze mniej towarzystwa ma. Dobra, weź coś, zrób z tym psem. Przede wszystkim trzeba go umyć. A pogłaskać się da? Okej. Okay. No i już jest trochę lepiej. A, dzień miłości, no tak miał być. Brenda uwielbia romantyczny nastrój. O, widzę, że nawet powiedzieli dlaczego, bo jest w związku. I zaprosić gości też bardzo by chciała. A Brent jeszcze do tego uwielbia tradycję oglądania romantycznego programu. Nie wiem dlaczego. A pewnie dlatego, że jest romantykiem po prostu. A zapraszanie gości to tam. Eee! Lepiej ze swoją drugą połówką po prostu spędzić ten czas. Ciekawe, że flirciarski nastrojnik im się włącza automatycznie dzień przed, a w dzień tego święta już nie. Aha, to fajnie, zostawiłeś w piekarniku i idziesz do roboty. Dobrze, że to nie jest Sims 2, bo już by spłonął dom. Czy ona może coś z tym zrobić? Opróżnij piekarnik. Nie wyspała się biedna. Co, to łóżko jest tanie? Serio? To z IKEA? Kurde, niedobrze. Bo to jest jedyne, które jestem w stanie dopasować kolorystycznie, oczywiście, w tej grze wspaniałej. Za 730 to jest tanie łóżko. No, ciekawe. Może zsielany takie ci dam. Takie, ten. For a Lady. <laughs> nie, no takie czarne ze złotym to też nie pasuje, tylko pościel pasuje. Ale jest biały wariant jeszcze. O, fajne nawet w sumie. Proszę się postawić ładnie. Dziękuję. To jest za 1005. Energia 5. To jest energia 4, więc powinno być trochę lepsze. Tylko że stylem mnie pasuje trochę, nie? No dobra, niech będzie to ta rzucona byle jak kapa będzie świetnie wyglądać, jak będą wchodzić do tego łóżka. Brent, toż zostaw ten i komputer. No, co ty chcesz od tego komputera? I co, opróżniłaś ten piekarnik i wyrzuciłaś pewnie to, co tam było, bo stoisz przy śmietniku. No tak. A ten jeszcze to wyniesie. O, Brand dostał maszynę do ćwiczeń siłowych, a gdzie ja mu to postawię? Tego nie wiem. Brędzie kupiłam nowe pianino, bo tamto było zepsute, a to będzie lepiej jej pasować do pokoju. Właśnie jestem w trakcie przerabiania jej pokoju tak, żeby to się zmieściło. Może niech on tę maszynę ma tutaj w gabinecie, już trudno. Będzie czasami Brentowi tutaj właził. Znaczy no, Brent nie jest tutaj cały czas, no nie? Fajnie, że usycha z miłości w dzień miłości, bo brand poszedł do pracy i gdzieś ma święto. Kiedy tego psa umyjemy? No hej. No, oczywiście rozgościli się obaj w jej pokoju. Siedzą sobie jeden przy pianinie, drugi przy komputerze. Zmysłowy pocałunek, bardzo proszę. Najpierw jej się spełniło robienie rzeczy, a potem dopiero pocałunek będzie robić. Chyba już nie. Halo? Halo? Ojej! Widzę, że lubi całować rączki. Już naprawdę dobrą relację mają. Mogą spokojnie, w sumie, już tak na serio, serio się wiązać. Brand, proszę się umyć i proszę z mężem coś robić, bo on jest sfrustrowany, że do pracy poszedłeś. On taki mądry, a on po prostu miał wolne dzisiaj. Oglądajcie wszyscy romanse i trzeba jakieś interakcje fajne zrobić. O. Niech Brand coś odwzajemni też. No i fajnie. I teraz możecie iść się barbnąć na przykład. I to jest dzień miłości, właśnie. Już jakieś odczucia. Brenda zaraz idzie do pracy. Jaki czysty piesio. To jest Brendy strój do pracy, czy to jest coś, co ja ustawiłam? Bo wygląda bardzo w jej stylu. Ej, już nie jest tak zimno, może byśmy wyłączyli już ten termostat. Właściwie to im chyba nie przeszkadza no. razem przebywanie w tym gabinecie znaczy w tej pracowni w zasadzie, gabinet jest na górze. You like jazz? Nie. Ja to wszystko widzę, Wiggeł. Pochwal za bicie z no. Nie. Nie wolno, Wiggeł. Brent mnie pokonał. Już nawet słuchanie muzyki. I malowanie jednocześnie nie pomaga na obsesję na punkcie koszykówki. I po co on w ogóle siada? No dobrze, arcydzieło to nie jest. A jeszcze to jest niedokończone. O, no i fajnie. Ujojku. A zostaw sobie może, yy, nie wiem, jak Brenda będzie miała kiedyś dziecko, to możesz dać w prezencie. Po prostu zwykły pejzaż. No i proszę. Nie jakiś specjalnie drogi ten obraz, ale zawsze arcydzieło, tak. Styl życia jest zagrożony. Istnieje ryzyko, że Brenda straci swój, swój styl życia szczęśliwej singielki. No co ty nie powiesz, już nie jest singielką. Jeżeli nie chce, żeby tak się stało, powinna natychmiast spróbować go odbudować. Czyli co? Zerwać z helixem? Zerwać z dobrym typem? <laughs> o, nie! <laughs> Chyba jej kupię ten. Leczenie stylów życia. Ten styl życia szczęśliwego singla to takie trochę unikanie zobowiązań w sumie. Okej, okay, siódma rano, Ocelot powinien być w pracy jak pójdę do Lynxów, o ile pracuję w sobotę, no zaryzykuję. Tak sobie pomyślałam, że po tej turze trochę dziwnie będzie mi samą Katariną grać, ale myślę, że do Ocelota super pasuje, żeby się wyprowadził stąd, żeby nie mieszkał z tą matką cały czas, no nie? Ma dość tych kotów... Jest samotnikiem, jest już dorosły, więc no, miałoby to sens. I przyszło mi do głowy coś takiego, że no, chyba wolałby gdzieś u kogoś, powiedzmy, wynajmować jakiś pokój, skoro go nie stać na własny dom, niż siedzieć tutaj z tą Katariną cały czas. Więc pomyślałam, że mogłabym go gdzieś yy, właśnie no, znaleźć, rodzinę, która ma jakiś wolny pokój. Fajnie by było gdzieś w miarę blisko natury. Czy coś, ym, i po prostu tam mógłby zamieszkać i mieć trochę więcej przestrzeni dla siebie. Byle miejsce do wędkowania było w miarę blisko i już będzie Git. Rodzina Delgato ma ogromny dom, ale oni odpadają, ponieważ tam się porozmnażali ludzie i jest ich więcej. Jest tam dwójka małych dzieci. Nie wiem, czy Ocelot by to przeżył. Zresztą jest tam też Kot. Cały czas jeszcze żyje. Pies już nie. Fajnie by było zostawić go w Brindleton Bay. Um, jeszcze przeszło mi przez myśl, żeby spróbował sobie uzbierać hajs na dom po Gabrielu, ale nieprędko by to zrobił. Poza tym tam nie ma przyłącza. Um, więc no nie wiem, no jeśli miałoby być, być założone przyłącze, no to też um, miałabym od razu takie. No, że chyba nie za darmo, no nie? Że odjęłabym jakiś hajs za to po prostu. Więc tak sobie kombinuję teraz w głowie. On w ogóle nie jest w pracy. Ale chyba nie powinien być. Okej, okay, ma wolne. <mum> Więc teraz po prostu spróbuję tym ocelotem, nie wiem, złowić jak najwięcej ryb i sprzedać, albo coś takiego. E, on i tak jest rybakiem, więc mógłby jakieś ekstra ryby po prostu sobie łowić jeszcze po godzinach i próbować sprzedawać. On mieszka w porcie dosłownie, nie? Więc to nie powinno być specjalnie trudne. Może sp niech spróbuje jakiś awans dostać albo coś, żeby po prostu jak najwięcej pieniędzy nazbierać, żeby go było stać na wyprowadzkę w ogóle jakąkolwiek. I niestety zanosi się na to, że chyba kolejna osoba będzie się wyprowadzać z Brindleton Bay, bo no tutaj nie ma takiej rodziny, która miałaby wolny pokój, chyba że zadomowiłby się u Hackingów, kiedy, no siema, o wilku mowa, e, kiedy Brenda by się od nich wyprowadziła. Tylko, że wtedy też Brenda się wyprowadzi gdzieś poza Brindleton Bay. Chociaż nie, w sumie jest jeden dom, gdzie ona mogłaby się wyprowadzić z Helixem w Brindleton Bay, bo Helix jest miastowym, więc on będzie miał jakiś swój hajs, więc u Hackingów wtedy by był wolny pokój i oni nie mieszkają co prawda jakoś bardzo blisko łowiska, ale generalnie mieszkają w takim miejscu, gdzie zaraz obok jest park. Jest dużo w ogóle przyrody dookoła, jakiś strumyk, niestrumyk i tak dalej. No i tam na pewno trochę więcej prywatności bym miał, jakby mieszkał tylko z parą jakichś facetów i <laughs> nikt, by, nikt by mu się nie, nie wciskał do w jego sprawy, tak? Nie wtrącał. Jest znajomym brandy w sumie, więc hackingowie też mieliby takie poczucie, że okej, okay, no to jest jakiś tam koleś z, znajomy z tego samego miasta, co prawda oni z Katariną mieli się nie, nie lubić, ale tak średnio w sumie to wyszło. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze się zastanowię, jak to zrobimy. Może on wyjedzie w ogóle jakoś dużo dalej, ale Brindleton Bay to jest bardzo fajna okolica dla niego ogólnie, nie? Jest tu woda, jest tu przyrody, dużo jest ładnie i tak, tylko że no, jest dużo zwierzaków. A myślę, że on nabrałby dużej niechęci do zwierzaków przez całe swoje życie dotychczasowe. Aktywna rodzina, nie tak. Dobra, ile masz lat, o celocie 23 no okej, okay, możemy jeszcze te trzy lata poczekać, jak będziemy o 26, to już będzie miał takie mocne bardzo poczucie, że kurde, nie mogę już mieszkać z matką w tym wieku. Muszę się stąd wynieść. O, urodziny. A czyje? O Boże. Młody Bułeczka już będzie stary? A jego ojciec jeszcze nawet nie umarł? Znaczy no okej, okay, no... starszy Bartolomeo jest na starcie swojej grupy wiekowej pewnie, nie? Nie jest to dopracowane. To w takim razie tylko Razen jest, jest jedynym kotem, który nie jest stary w tej rodzinie. Tylko starzenie się włączyłam w ogóle i od razu kot dorasta, no nie? No dobra, ocelot, nie ma na co czekać. Idź po prostu na ryby. Zobacz, ile będziesz w stanie zarobić na tym. Wędkuj na przynętę. Paletka. A gdzie jest miska tutaj, co była? Ej, dlaczego miski mi znikają w tym domu? Nie rozumiem. Nie mamy pieniędzy na nowe miski. Beskito, co się dzieje z tymi miskami, kurde? Bilet na simowe sesje. To już. Nie jest potrzebne. Co? To kosztuje 200? To ja nie będę tego sprzedawać. A to... Tak, ta komoda, to ja się zastanawiałam, gdzie ona była. Nie mam bladego pojęcia. No dobra, możemy sobie ją sprzedać po prostu. Będzie dla ocelota. A ten talerz kolekcjonerski to se postawimy w mikrofalówce. Nie wiem, kurde, tu gdzieś. No dobrze, jak tam te miski? Żółta tu. No i tej drugiej nie będą uzupełniać, bo tutaj jeszcze były dwie miski yy, i jedna zniknęła, ale już dobra. Będą na dwie miski operować te wszystkie koty. Trudno. Rodzynko. Nieładnie. Mój Jezu. Projekt szkolny do sprzedania. Nowa ryba jakaś wlazła. Kolejny projekt szkolny do sprzedania. O Boże. Ościu ryba. To ja nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Dobrze, sprzedamy za 43. Górami całujące, sprzedamy za 19. Znowu ościoryba. Ej, ja bym jedną w sumie dała do akwarium, bo mi się podoba ta ościoryba. <laughs> Mamy tutaj pięć ryb. E, myślę, że tego okonia jednego można sprzedać. Dać ościorybę tutaj i jeszcze jedną jakąś rybę. Chyba jeszcze jedna się zmieści. O, ale superowa ona jest! O kurde! Ja wiem, że halowen już był, ale to jest super. O, skrzynkę jakąś złowił. Bekonit. W sensie, że to jest kamień, ale bekon, ok. O! Załapało się, że pięć ryb do akwarium, bo trzeba było pięć różnych pewnie. Łososia złowił. Czy łososia mamy w akwarium? Bo mogłabym jako szóstą rybę po prostu go tam włożyć, ale w sumie jeśli nie trzeba już szóstej, to po co? <grych> Tutaj jest pielęgnica, drzeworyba, tetra, ościoryba i okoń. Ta drzeworyba jest dosyć droga. Ale jest tańsza niż łosoś. To niech zostanie jak jest. O! Pięć ryb używając przynęty. Sześć świetnych sztuk. U szósty poziom. Dobrze. To może pozbieramy sobie trochę ryb na przynęty. Dobra, łów na tego konia. Albo nie. Ujajku, a co to za ringo, uszatek? Ujajku. Jaki skubaniec. Oczywiście rosnące śmieci, no a co tu ma być? No dobra, to co na tego łososia? Złapiesz. Niepokoi mnie to, że ja tu będę grać do poniedziałku, jakby z poniedziałkiem włącznie, a wtedy pewnie przyjdą rachunki i cały ten hajs, który on zdobył pójdzie na rachunki. Nie fajnie. Jeżyna. Taka, taka z wody, to na pewno pyszna. O, a na górami co yy, złowisz? Jesiotr. U, 171, to nieźle. Jakiś tuńczyk znowu? No dobra, widzę, że siku ci się strasznie chce i głodny jesteś. Nie no, ale całkiem niezłe łupy. A no proszę. Jej aspiracja nie jest w ogóle związana z karierą, ale no myślę, że kucharka bardziej niż miksolog, bo ona, no nie wiem, kurczę, no bo tak trochę niby gotuje, ale trochę miksuje też. No ale ona chyba ma lepsze jednak gotowania umiejętności niż miksologii. Okej. Okay. No to całkiem nieźle z hajsem jest. Tak, gotowanie ma na dziewiątym poziomie, a miksologię w ogóle gdzieś na czwartym. Fruit salad! Oh. Yummy, yummy! Widoczna skórka. Paznokcie Sima o celo to odwróciły się od niego. O nie! Najgłożej! Hej, pineska. Ole, oszczekała tego burmistrza, Jezu. Yummy, 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 yummy fruit salad. Ach, dzisiaj pchlitark. Czyli za dwa tygodnie będzie kolejny. Będę musiała to wyczuć. Specjalnie dla Branta. Jet patrzy na śpiącego kota. No, słodko sobie śpiulka. Jet jest taki czuły. A wy, co planujecie? Jezu, ten, ten pies jest w wielkości tych mew. Raczej te mewy są w wielkości tego psa. Oho! Chyba trzeba będzie ją wysterylizować. Dobra, Ocelot, pomedytuj trochę, żeby nie czuć tych skórek. A, dobra. Bartolome jest chory. A ty niestety nie masz już chyba batoników. Anioł morski, tani, idealny na przynętę. Koci miętka, może się przyda. O! To ta piękna tęczowa ryba. Możemy ją zamienić z czymś z akwarium. Zwłaszcza, że są ryby w akwarium, które są droższe od niej. Albo może po prostu ją dołożymy tutaj. O, cudownie. Na płotkę możemy połowić. Na kocimiętkę też w sumie. Gupik. Moja ulubiona ryba. Kostka przyszłości. Może coś się pobawimy. Kolejny etap osiągnąłeś? 20 gatunków ryb, 10 poziom. No te 20 gatunków ryb to jest coś, czego bratomir nie mógł zrobić. U bananów. Um, ale wtedy było mniej dodatków, też, i po prostu było mniej gatunków tych ryb w ogóle w grze. Więc dużo trudniej było dotrzeć do tej liczby. Złowiłeś szkicownik? O, i znowu ościoryba. Przecież to, no właśnie, to strasznie dużo kosztuje, a nikomu nie jest potrzebne. Ty sobie może kurde na działkę uzbierasz. On w ogóle jutro do pracy idzie, a ja mu każę um, wędkować całą noc, także fajnie. Coś mi się wydaje, że on po prostu pójdzie do tej pracy i. Przysmak z ambrozją. Dobrze, Katarina sobie weźmie. Co prawda, on się nieźle sprzeda, ale Katarina wygląda na, na, na zainteresowaną. <grym> um, jeden już sprzedaliśmy, ale może jako celot się wyprowadzi, to nie wiem. Może Katarina sobie użyje tego przysmaku, żeby ożywić któregoś kota. Znaczy, jak na razie to chyba tylko Dok umarł, nie? Ale no, myślę, że Miałka i Kleo są dosyć blisko też. Nie jest specjalnie zmęczony, więc myślę, że może sobie zjeść tę obrzydliwą sałatkę owocową i po prostu iść do pracy. On ma na piątą i po prostu, no on długo nie pracuje, więc jak wróci, to trochę się prześpi, nie? Naprawdę dziwny sen. To idź spać dalej. Kupmy te przysmaki i będzie spokój. O nie, Stacy jest chora. Widzę, że jak idzie sobie powędkować, to też mu mija ten nastrójnik spięty z tej cechy. No, i też przykrywa się innymi nastrójnikami, tęczowa ryba. Że Amber chciała dołączyć do klubu wędkarzy, jak ona nie lubi wędkarstwa, nieważne. Myślę, że mogłabym dużo do niego wnieść. Nienawiść do wędkarstwa. O, glina. To możemy sprzedać. Ty, a na śmieci, co, co zbierzesz? Drzewo rybę. Ma to jakiś sens w sumie. Jak będzie bardzo śpiący, to dam mu spokój z tym wędkowaniem. To już jest ostatni dzień i w sumie skupiam się głównie na tym wędkowaniu, żeby jakiś hajs mieć. A rachunki chyba nie przyszły, nie? Nie było żadnego powiadomienia. To dobrze. Tutaj te rachunki i tak nie są jakieś wybitnie wysokie. No weź złów coś jeszcze. Mapa skarbu. Mógłbyś dać Brantowi. Nie no, mógłby w sumie gdzieś kopać jeszcze w poszukiwaniu skarbu, ale to bym musiała już chyba na następną turę. Bo tutaj w pobliżu to on nic takiego chyba nie znajdzie. W poszukiwaniu skarbu to można chyba tylko na tych takich skałkach, bo w tym dołku nie ma. To może następnym razem. No tak. Znajdzie się w następnej turze. Jak tutaj wejdę, to będzie z powrotem. Ok, 644 ocelotnie idzie do pracy. I tak się przełączam, więc nie będzie z tego konsekwencji. Do widzenia. Jedyna wolna działka w Brindleton Bay kosztuje 2400. Zostałby mu jakiś. Znaczy, biorąc pod uwagę to, że dobrze by było, żeby nie zabierał wszystkich pieniędzy, bo część tych pieniędzy jest Katariny jednak, no to właściwie tylko na działkę by go było stać. Ewentualnie te drzewa można by było sprzedać na tej działce. I tyle. Na zbudowanie nawet najmniejszego domku by go nie było stać. Ten dom kosztuje 12 tysięcy. Jest dosyć tani. Jest właśnie na taki mały budżet, że da się to zrobić. Da się jednym Sibem zarobić tyle pieniędzy, żeby spokojnie kupić ten dom. No i jeszcze jest Bedlingtonska barka. W tym domu jeszcze nikt nie mieszkał. Um, on jest dosyć duży, z tego co pamiętam. W sensie on jest tak dziwnie trochę zbudowany. Niektóre um, pomieszczenia są trochę za duże, więc ja bym go mogła trochę przerobić, zanim ktokolwiek by go kupował. No, bo tutaj ten salon jest taki duży i pusty, można by było spokojnie tutaj wcisnąć jeszcze jeden pokój i siema zrobiłyby się dwie sypialnie z tego, nie? Tutaj by można było też jakoś to pokombinować, żeby y, tutaj zrobić oddzielny pokój i tutaj oddzielny pokój. Jakby tutaj jest dużo przestrzeni, a mało ścian. <grym> tak bym to określiła. Myślę, że to by był nie najgorszy wybór dla Brandy i Helixa w sumie. U Spencer Kim-Lewisów mieszkają trzy osoby tylko. Właściwie potrzebne im są dwie sypialnie, a tutaj tych sypialni jest zdecydowanie więcej. Więc ta rodzina ma duży potencjał, żeby przyjąć jeszcze kogoś. No i jest tutaj Hana, która chyba jest starsza od Ocelota, wydaje mi się. Nie wiem, czy cokolwiek by ich połączyło, ale jakby co to jest potencjał, no nie? U ćwirów jest sporo ludzi, u pancakesów też jest sporo ludzi, oni się pewnie nawet sami tam nie mieszczą. Tutaj mieszka jedna osoba, ale nie wiem, ile tutaj jest miejsca w tym domu. Bo w Sulanii też by było ciekawie, bo zawsze woda, morze, no nie? I brzmi, jakby było totalnie daleko od starej. <grych> nie, no ten dom to nie jest zbyt duży, on jest rzeczywiście po prostu dla jednej osoby. A nie, tutaj jest jeszcze takie coś, taka szopa. Ej, to by było niezłe, żeby Ocelotce w takiej szopie mieszkał u kogoś. Miałby tam święty spokój, by sobie siedział, by sobie medytował. Troszeczkę tylko przemeblować, żeby trochę więcej miejsca tu zrobić. I kurde, elegancko. Tylko tutaj jest jedy, jedyna łazienka, jaka tu jest, jest taka, jakby oddzielne pomieszczenie na zewnątrz. Um, w środku nie ma w ogóle łazienki, ale no, w sumie to brzmi też nieźle. Także się zastanowię, albo do tych Villa um, <grymla> Wodza, albo do tych Spencer Kim Louisów, albo właśnie tutaj. Czy tutaj można gdzieś wędkować? Bo fajnie by było, gdyby pod domem można było, ale chyba nie. Tutaj niby jakieś mostki są, można sobie zejść. Ale to jest oddzielna parcela już to tak samo. Takie właśnie oszukane te światy są. Watsonowie ewentualnie mogą mieć też trochę miejsca. Coś się wymyśli. A tymczasem znowu żegnam się z wami z widoku otoczenia. W dwunastej turze postaram się, żeby Brand w końcu miał okazję pójść na ten pchlitark. i zobaczymy, co wyrośnie z tych dwóch dzieciaków, które się urodziły teraz. No i jak zwykle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie subskrybujcie, gdzie go mam nadzieję, że nie odrzuciłam i widzimy się w następnym. Pa!